Na stoisku tygodnika poradnika rolniczego podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce witamy Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa i posła. Panie pośle, czy nie za dużo zrobiło się polityki w rolnictwie teraz? Mówię o wydarzeniach i w Kielcach, i tutaj wystąpieniu grupy rolników z województwa lubelskiego podczas Forum Rolniczego w Jasionce. Wie pan, sytuacja rolnictwa jest trudna, więc trudno się dziwić. Ja już takiego zdziwienia nie jestem w stanie też nie zrozumieć, że i politycy zaczynają tym grać. To jest niedobre. To jest niedobre, ponieważ rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe to jest coś tak ważnego dla całego społeczeństwa. Myślę, że dla całej ludzkości, to nie tylko Polski dotyczy, że tu nie powinno być doraźnej gry politycznej, że jeden drugiemu przyłoży. Szczególnie, że ci, co przykładają, to już kiedyś przy władzy byli, krytykują obecnych, ci się bronią jak potrafią. Oczywiście trzeba również i odpowiedzialnie oceniać to, co się dzieje. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze i ten żal rolników, myślę, że w dużej mierze niesterowany. No pewnie tu politycy niektórzy, którzy chcą wejść do Sejmu, tam, no to nóżkami przebierają i wykorzystują każdą okazję, żeby przed mediami błysnąć, żeby pokazać, jacy są agresywni, ostrzy i tak dalej. Natomiast wspomniał pan choćby o tych z Podkarpacia czy z Zamojszczyzny, rolnikach. Nie sądzę, żeby ktoś nimi sterował. Są ludzie przerażeni w całej Polsce, szczególnie duże gospodarstwa nastawione na produkcję zboża, czy szerzej produkcję roślinną. Bo rynek się rozleciał, zboża w magazynach jest po sufit, silosy pełne i nic się do żniw nie wydarzy. To jest problem również następnych zbiorów. Co z tym robić? Sprowadzanie tak ogromnych ilości zboża z Ukrainy, niewstrzymanie tego, brak kontroli przez długi czas, brak nawet ewidencjonowania na granicy, co dzisiaj w dyskusji bardzo mocno wybrzmiało. Nawet nie wiadomo, ile tego zboża tak de facto wpłynęło, jest bardzo niebezpieczne. Unia Europejska teraz się budzi. Tylko przepraszam, jeżeli godziła się na bezcłowy import, na zniesienie kontyngentów dostępu, no to przecież chyba tam głupcy nie są. Komisarz czy inni, co żadnych danych nie mieli, żeby przewidzieć, jakie to przyniesie skutki nie dla całej Unii, dla krajów sąsiednich, przede wszystkim dla Polski. Więc Komisja Europejska ponosi pełną odpowiedzialność za tą sytuację. Teraz jakieś tam parę euro chce dać, to są niewielkie pieniądze. Jeżeli do Polski trafi 29,5 miliona euro na jakieś wsparcie bezpośrednie dla rolników z tego tytułu, to no, razy tamte niecałe 5 zł, to są niewielkie pieniądze. Można tam z budżetu je będzie wesprzeć, pewnie będziemy starać się wspierać, ale to przypomina tonącą łódkę, gdzie chochla wielka, woda płynie, a tu jakimś wiaderkiem, łyżeczką próbujemy to jakoś wybierać. No to nie o to chodzi. Trzeba sprawę uregulować i w tym roku do żniw. To zboże musi zejść z rynku. To nie jest kwestia jakichś pieniędzy. Ja mam pewne pomysły, zresztą rolnicy sami mówią o tym, co należałoby zrobić. No właśnie, przepraszam, to jest następne pytanie. Jak rozwiązać ten kryzys, pana zdaniem? Jakie są drogi wyjścia? Przede wszystkim trzeba uznać, że ci, którzy importowali, działali na szkodę Polski. Nawet jeżeli prawo im na to pozwalało, zaszkodzili polskiemu rolnictwu. Ja byłem przekonany, że nawet do końca nie wiadomo, kto importował. No dzisiaj pan minister Kowalczyk jednoznacznie stwierdził, że rząd ma pełną wiedzę co do tony, kto importował zboże do Polski. Uważam, że ta informacja powinna być ujawniona, bo chociaż to jest w zgodzie z prawem, ale niech społeczeństwo, niech konsumenci wiedzą, kto importował i pośrednio z jakiego zboża jedzą mąkę i chleb. Bo to jest sprawa zasadnicza pewnej wiarygodności rządu. Drugie, no oczywiście rozliczenie jednych to niczego już nie naprawi w sensie ilości, ale może będzie działało
odstraszająco dla tych następnych, którzy cały czas się łakomią i importują. Trzeba jak najwięcej tego zboża zdjąć z rynku. Po pierwsze, wszystkie gorzelnie w Polsce powinny pełną parą pracować, a spirytus, bo często to pytanie jest, w zgodzie z przepisami prawa, dolew do benzyny. Nie powinno być nawet litra sprowadzonego spirytusu, bioetanolu poprzez Niemcy, z Brazylii czy z innych kierunków. To wszystko powinno być teraz ten cały dolew, również tam paliwa samoistne, gdzie można zwiększyć jeszcze dodatkowo ten dolew, to powinno być z naszego spirytusu. Ziarno techniczne doskonale się na to nada. Tak zwane ziarno techniczne. Każde ziarno się do tego nadaje, to w ogóle wprowadzenie tego ziarna technicznego to jest jakiś skandal, to jest jakieś oszustwo grubymi nićmi szyte. Bo jeszcze na dodatek w obrocie są zboża konsumpcyjne, siewne i paszowe, które są odpowiednie instytucje w Polsce do kontrolowania. Wymyślenie zboża technicznego nikt tego nie kontroluje, bo nie ma, żadna instytucja nie ma podstaw prawnych, żeby kontrolować coś, co się nazywa zboże techniczne. Więc gorzelnie, wywar gorzelniany do biogazowni, ale również gorsze gatunki zbóż do biogazowni. Może w innym czasie, w innym okresie produkcja gazu czy spirytusu mogłaby być kwestionowana nawet i z powodów jakichś moralnych. W tej sytuacji, jakiej jesteśmy, trzeba również to robić. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, paliwa potrzebujemy i wtedy zmniejszamy import i wydatki na import, dając zarobić w Polsce. To samo dotyczy biometanu. Tak samo jest na rynku potrzebne jako paliwo, więc to jest drugie. Na dodatek pozyskujemy bioferment, ten poferment, który jest znakomitym ekologicznym nawozem i tutaj te normy unijne też możemy w jakiś sposób spełniać, dostarczając substancję organiczną. Trzecie, zwiększanie eksportu, chociaż jest to trudne, bo nie ma żadnego portu. Nie ma państwowego portu. Ja mówię jak Katon Starszy o Kartaginie. Mówię o tym porcie, to kpiny wywołuje. Gdybyśmy mieli państwowy port, to co nam szkodzi? Natychmiast statki podstawiamy, ile wlezie, wysyłamy do Afryki, do tych, którzy tam głodują, a my nie mamy, bo nabrzeża są w rękach prywatnych firm zachodnich, które mają swoją rytmikę, swoją logistykę, zasypu i tak dalej i mogą powiedzieć rządowi, pokazując gest Kozakiewicza, gdzie oni mają polski interes narodowy. Tym bardziej to są te międzynarodowe firmy, które handlują zbożem w skali świata. Ostatnie wyjście, najtrudniejsze, ale jeżeli chcemy opróżnić magazyny do żniw, w tej części, w takiej ilości, która jest potrzebna do składowania następnych zbiorów, no to trudno to do elektrociepłowni, do dużych zakładów, gdzie jest potrzebne paliwo. No, oby do tego nie doszło. Ale jeżeli nawet w tej sytuacji byśmy do tego to przeprowadzili, chociaż jest to, tak jak mówię, no najtrudniejsze, no również dla mnie, człowieka, rolnika, palenie jest czymś głupim, ale jeżeli mamy zniszczyć swoje rolnictwo, to lepiej to zboże wykorzystać do celów energetycznych, szczególnie, że jego kaloryczność, jego wartość energetyczna jest i cena jest taka, że pewnie jest w dalszym ciągu konkurencyjne w stosunku do węgla. Więc to by logicznie się również w jakiś sposób spinało. Ale no na Boga, no to nie ja jestem od tego, żeby wymyślać teraz na szybko, trochę jak z kapelusza, różne rozwiązania. Wydaje się, że te są logiczne. No, chętnie bym podyskutował z kimś, kto by widział pewną brak logiki w tym. Wydaje się, że tak by należało robić. No ale ja się pytam, no na Boga, gdzie jest Ministerstwo Rolnictwa? Że do tego w jakiś sposób dopuszczono, że nikt się nie czuje za to odpowiedzialny. Teraz jeszcze kwestia tych pieniędzy unijnych, czy też krajowych, o których tutaj mowa się rozmnażają. Tu już pan komisarz o 900 milionach, bo dodaje jeszcze nieistniejące pieniądze unijne do tych, które rząd miał wcześniej dołożyć. Tu z nim rozmawiałem przed dyskusją. Wspominał, 30 milionów, które dała Unia, to jest wszystko, co Unia da. No tak, tylko że 30 milionów to jest mniej więcej 130-140 milionów złotych, bo on tam mówi o euro, plus to, co dołoży rząd, to jest następne, czyli do 300 się zbliżamy, no i 600 milionów, które rząd wcześniej zadeklarował, czyli ciocia Unia chce być dobra pieniędzmi rządu polskiego, bo sama wykłada 29,5 miliona euro. Ale to nie jest tylko, tak jak mówię, no problem tych finansów, to jest pytanie, to właśnie wybieranie wody tą małą łyżeczką. Jeżeli różnica w cenie
zboża z Ukrainy, a tego naszego, to jest najmarniej. 500 zł na tonie, najmarniej. Czyli na milionie ton zarabia się 500 000 000 zł. Wpłynęło do Polski oficjalnie, legalnie ponad 3 miliony ton, czyli 1,5 miliarda. Ktoś zarobił. Mówi się o tym, że tego zboża, bo nie było zarejestrowane na granicy, to może nie 3, a może 6 milionów. To jest liczba czarna, ciemna, której nie znamy. No ale niewątpliwie jest kilka milionów, które wpłynęło. Czyli kilka miliardów złotych ktoś na tym zarobił. Dopuszczono do tego, że prywatne firmy, szczególnie te wielkie, ci najwięksi, którzy importowali od początku i cały czas to idzie, wielkie mieszalnie pasz, wielcy producenci mięsa drobiowego, wieprzowego, zarobili miliardy, a teraz, żeby uspokoić rolników, no to się z tego budżetu, który przecież to jest z gumy nie jest i tych pieniędzy brakuje na wszystko, no to się jeszcze bierze i te dopłaca na otarcie łez, żeby rolnikom jakoś tam chociaż troszeczkę to zminimalizować i tak dalej. Nie, to jest wielka nieodpowiedzialność, to jest brak odpowiedzialności za rolnictwo. Ja się cieszę, że po raz kolejny mogę w tygodniku, poradniku rolniczym zabierać głos, bo przez lata współpracy w moim przekonaniu, w moich oczach tygodnik pod rządami Krzysztofa Wróblewskiego wypracował sobie opinię gazety wiarygodnej, takiej, która no nie kręci, nie kombinuje, nie wchodzi w jakieś akcje, żeby kogoś tam pompować albo kogoś kasować. Stara się najbardziej obiektywnie informować zarówno świat rolniczy, to jest ważne, żeby rolnicy wiedzieli, co się dzieje, ale szerzej informować społeczeństwo i przez wersję papierową, i przez portal o wszystkich zagrożeniach w rolnictwie. Więc jestem bardzo wdzięczny i bardzo wysoko oceniam działalność poradnika rolniczego. Chciałbym, żeby utrzymał się na rynku, żeby dalej pod rządami nowego pana redaktora również tą wysoką jakość i wysoką klasę zachował. Jesteście naprawdę bardzo potrzebni. Dziękuję bardzo za te słowa w imieniu całej redakcji, bo to jest zasługa przede wszystkim naszych dziennikarzy. Naszym gościem był Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, poseł na Sejm i zapomniałem, przedstawiając, dodać, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie RP. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam całą redakcję. Jestem pod wrażeniem i z wielkim szacunkiem się odnoszę do tego, co robicie. A do rolników, no Boże, no trzeba wszędzie mówić o tych głupotach, ale jednak trzymać się razem. Nie dać się rozrobić również politykom, nie dać się skłócić, bo tylko jak będziemy razem i będziemy starali się w tym skomplikowanym świecie również zależności międzynarodowych, tych gier, które się toczą, tych oszustw międzynarodowych, jeżeli chcemy ratować polskie rolnictwo, naszą ojczyznę, wspierać naszą ojczyznę, przecież rolnictwo jest potrzebne całemu państwu, narodowi, to nie jest tylko dla chłopów. Czasami się próbuje to przedstawić w ten sposób, albo to chłopom napędzamy kasę, czy tam interes chłopów. Nie, to jest interes całego społeczeństwa. To tylko jak się będziemy trzymać razem, jako Polacy i nie damy się skłócić, to wtedy wyjdziemy obronną ręką z tego wszystkiego i te kłopoty za jakiś czas będziemy z łezką w oku je wspominać i będziemy sobie wspominać, że udało nam się razem to wszystko rozwiązać. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. I oby tak się stało. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.